Mikołaj Kruk, Radio Z, dzień dobry, tutaj jestem. Pierwsze pytanie mam do Kuby Kwiatkowskiego. Czy to, że nie ma dzisiaj na konferencji trenera, to jest decyzja trenera? Tylko i wyłącznie, tak jak jest decyzja. A to, że trening jest zamknięty, to jest decyzja trenera? Jak zawsze. To przekaż proszę trenerowi, proszę, tylko że za nim tęsknimy. To, ale ja się odniosę do tego, bo tak. Żebyście nie budowali jakiejś dziwnej historii wokół zamknięcia treningu. Jak sobie spojrzycie w regulamin, jest napisane, że każda drużyna ma prawo zamknąć w całości jeden trening przed każdym meczem. Mamy dzisiaj i jutro. Pojutrze gramy najważniejszy mecz. Chcemy po prostu maksymalnie wykorzystać ten czas, który dzisiaj tutaj spędzimy na boisku i dlatego ten trening został zamknięty, a trener się po prostu przygotowuje i trener jest jutro na konferencji, także ja bym tutaj apelował, nie szukajmy dziury w całym, bo tutaj nie ma żadnych podtekstów. No to cieszę się, że wszystko sobie wyjaśniliśmy, ale nie zmienia to faktu, że tęsknimy.